Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Game. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 17. Oczywiście gramy na dedyku z Tomkiem sobie cały czas. Ja może palę. Dzisiaj weźmiemy się za kiszonkę, tylko tak to odczepię. To schowam i to podczepię. A nawet jeszcze nie. Nawet to jeszcze przeskoczę do buraku. Bo ja tutaj robię 1000 rzeczy na raz. Więc przeskoczymy sobie do buraczków. Podjadę sobie manem. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Bo i buraki kopię. I sieję, i sadzę, i wszystko na raz. To ostatnie poletko zostało. No i trawa. No i dzisiaj testowy odcinek Akszynem. Zobaczymy, jak to będzie szło. Jeśli chodzi o FPS-y, to tak wygląda w tej chwili. Jest to ta mapa. Jak to się nazywało? Wally Cross. Wally. A, nic nie wiem. No. Farm na końcu w każdym razie. Ja się tu przejadę obok. Niech on sobie tym pionikiem tutaj kombinuje. Dużo mu nie zostało, a my brykniemy sobie z powrotem do... I znowu muszę go odpalić. Wyskoczę i tak, i pobiegnę tam. Belekę odrzucę, bo będzie mi tu przeszkadzać. Załóżmy, że ją populgałem. No i dobra, jedziemy. Oczywiście ciągnik idzie na follow me. I jak widać, kurczę, teraz nawet jak się zbliża do mnie, no to widać jest światło, jak się odbija mi ładnie w szybie. Ustawienia graficzne mam na maksa, więc no na tej mapie, przy tylu belkach, przy nagrywaniu 45 fps, to jest bardzo dobry wynik. Z zewnątrz jeszcze lepiej. Więc ze środka, z kabiny, to piękna sprawa jest. Pozmieniało się już na tej gospodarce, z Tomkiem się dorobiliśmy sporo. Teraz jeszcze jak się tą kiszonkę całą sprzeda stąd, to już w ogóle. Będziemy mieli hajsiwo. Tam się kulgnęły belki, ale na razie mi nie będą przeszkadzać, to ich nie będę przepalał. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak wyjdzie materiał, jak wrzucę na YouTube, jak to będzie wyglądało. Na razie to wygląda bardzo dobrze, ustawienia mam na wysoko wszystko, na te ultra. Dodatkowo zwiększone lusterka i włączone są te światła ostrzegawcze. Praca nocą. Taką też czasami trzeba robić. Czasem tu się nie przyspiesza ze względu na to, że są zwierzęta.
Ogólnie dobra, niech on tu jedzie, a my skoczmy sobie tutaj, zobaczmy te zwierzęta, jak to wygląda. Właśnie, trzeba będzie wody im nalać. I świnie już mają mało tu, Tomka, u mnie też już trzeba będzie podokładać wszystkiego. Tamten jeździ, jeździ. Także mam nadzieję, że teraz i te materiały moje też będą lepsze. A przy okazji pokażę wam zaraz, jaki sprzęt już teraz posiadamy. Jeszcze szykujemy się na mana. Na hakowca. Ja średnio tutaj na tej mapie na dedyku dziennie około 8 do 9 godzin spędzam. Tak lekko. No i Tomek też sporo czasu też tu spędza, więc... Więc ta kasa nam tutaj w miarę szybko idzie i ten progres jakoś się buja. Najgorsze były początki. Trzeba było się kredyt walić, żeby kupić pola. Jeszcze część pól była wydzierżawionych, jedno jeszcze zostało wydzierżawione. Są takie dziwne ścinki czasami na tym polu, tak jakby się maszyna zatrzymywała. I to samo dzieje się z tym kontrawą, tak jakby nie wywala, a później nagle taką petardę za sobą, taką kupę zostawi. Dojedziemy tutaj do końca, ja nawrotkę zrobię, zatrzymam się i ogólnie pokażę wam, jaki mamy sprzęt. Sobie podjadę tutaj od razu, to on mi już sprasuje do końca, ja i tak będę musiał te belki stamtąd zabrać. Dobra. On się ładnie zatrzyma. Także mamy tak, mamy tutaj tego, może włączę latarkę, tego masejka. To jest 726. Kromkę, która od razu owija, bardzo dobry sprzęcior. No do cięcia trawy mamy tego Porszaja. Przeskoczę sobie tak, może najpierw tutaj, nie tutaj, tutaj. Nasze pola to jest 20, 26, 23, dobrze mówię, 23 albo 22. Któreś z tych dwóch pól jest nasze, jedno jest dzierżawione. I pozostałe zielone są nasze, naszymi polami. Te pola są do sprzedania, jak tylko zbiorę. Więc ja od razu skoczę. Mamy mana takiego i naczepę. Od razu podjedziemy, wysypię.
te pola są do sprzedania. Na, nic na nich nie będę, bo one są małe i daleko. Oj, 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 oj. Za mocno. W sumie tamto pole to już można by sprzedać. Te 21, bo to jest za małe te poletko, więc od razu je sprzedajmy. 21 pole. No, w sumie dostaniemy 24 tysiące. Dobra. Pole sprzedane, nie jest nasze. I tak będę musiał wsiąść, bo on mi tutaj nie wyjedzie, zaraz przypakuje mi tę ciężarówkę. Także taki man z naczepką, oczywiście kombajn buraczany, walterka, dwie takie walterki mamy, jedną mam tu, jedną mam przy krowach, do której dojdziemy. JCB mniejszy, Tomek tutaj do palet, nieraz trafi jedną paletę gdzieś przewieźć, to mamy takiego nam Mercedesa, beczka do paliwa, co wiem, musimy przywozić rafinerii paliwo tutaj. Dwa Maseje, znaczy nie Maseje, dwa Russellmasze mamy i oczywiście headery i przystawki do nich. Co tu jest jeszcze? Dalej obciążnik tu leży, tu stoi Samej z turem i z widłami. Zapalę lampkę, będzie lepiej widać. Prasę, klasa, kwadrata, a co on się tak przesunął? Siewkę do nawozów, chorsza, siewnik do kukurydzy, kultywator, siewnik do pozostałych zbóż. Tu, o właśnie, od razu paletę odstawię, bo już pełno. Zobaczmy, jak to wygląda. Na razie jeszcze wszystko jest. Palety, tutaj jest zapas. Chyba, że trzeba wrócić? Nie, nie trzeba. Palety i kartony, mamy zapas tutaj. Dalej, co tu jest? Tutaj chyba nie ma nic. Tutaj my robimy, tu mamy towar. Ja robię sobie tutaj żarcie dla krów. Tutaj dokupiliśmy takie wiaty te z modyfikacji na baloty. Ziemiorów mamy 400 ton, bo to pole wielkie tam było. Buraków, no tu jest 3 tonki na razie. Mamy tak, 3 takie beczki. Jedna jest tutaj do wody, dwie są do mleka. Przejdziemy do krów tutaj zaraz. O, tutaj. Tu się nabiera. Tutaj mleczko. I jeszcze gdzieś jedna stoi z mlekiem chyba. Tutaj mamy beczkę do mleka, też jest mleko. Będzie wożone, będzie robione HD mleko z tego. Owijarka do paletów, przyczepa do drewna, bo drewno też trzeba robić. Tutaj mamy drugą paltrę właśnie do krów, używam jej. Przyczepa taka do zwierząt też zostanie wymieniona. Ze względu na to, że będziemy teraz hodować kurczaki, a nie miałem wrzuconych na dedyka naczep z kurczak, taki do przewozu kurczaków. No taka przyczepka, 30 tonek, przyczepka taka do balotów. Oczywiście Russellmaszek do kukurydzy. Dwa takie many, bardzo fajne, bo to są uale, to... Można też palety przewozić, fajnie się otwiera drzwi z tyłu, rozczepia się to, ładuje się, fajna sprawa. Co dalej? Od razu może... Aha, mamy dużego tutaj, dużego pastraka z takim siewnikiem. Dobra, co tu jest jeszcze? Teraz tak, przeskoczmy może od razu sobie tutaj, bo tutaj jest... tylko, że tu jest zamknięte przez bramę, musiałem przejść. Trzeba będzie przywieźć deski tutaj. Tu jest wypożyczona naczepa, którą trzeba będzie oddać. A ile tu jest? Tu
tu już jest 10 ton, a to jeszcze spoko. Palety, tu jest pełno, można ją od razu przenieść, przerzucić tam. Później się będzie, jak będziemy mieli wózek widłowy, to się będzie z wózkiem robiło. I kartony. Ale teraz to mi się siupło ten karton. Dobra, tutaj jeszcze paleta stoi, z tych tu się wstawia paletę i z palet robi się kartony. Dalej, skoczmy teraz do browaru. Browar jest bardzo dobry, dostaje się za jedną paletę, dostaje się 10 tysięcy. Bo tu będę musiał wodę przywieźć, ale jest na razie zamknięte póki co. Bo tak tu wszystko jest, tu się przywozi rzepak, nie rzepak, tylko przywozi się jęczmień, pszenicę i palety i wodę, tylko wody nie ma. Taka jedna paletka to jest grubo ponad 10 tysięcy. Się dostaje za to, więc nie opłaca się pszenicy sprzedawać na nic innego, jak tylko przerabiać na to jęczmień. Dalej. Do cukrowni. Cukrowni. No, buraków jeszcze jest sporo, więc tu się będzie nam cukier produkował. Cukier też już można, będę musiał niedługo sobie przewieźć. Można tą paletę już zdjąć. Tam niech leży. Tutaj robi nam się melasa. Tu jest ile? 56%. No i tutaj nam się robi, no niby to jest masło, a pokazuje, że sugar, no ale to jest potrzebne do buczera, czyli do kiełbas do robienia. I kefir jest tam potrzebny, ale na razie tam jest pełno, a my jeszcze nie mamy tyle zwierząt, żeby to przewozić. Kondensowane mleko i jogurt to jest od razu do sprzedania. Też powiem wam, że to jest całkiem konkretny pieniążek z tego. Tu się wodę leje i z tej strony tu, o właśnie, tu jest beczka z mlekiem, u palety i kartony do mleczarni. Tu się daje cukier i owoce, będę musiał owoców przywieźć, widzę, bo już jest niedużo. I tutaj się daje palety do cukrowni, więc ja sobie jeszcze tu przeskoczę na chwilę. Ile mamy tutaj? Raz, dwa, cztery, osiem sztuk już jest, nieźle. No i tutaj się robi, to widzieliście już w jednym odcinku, jak robiłem te deski. Jeśli chodzi o deski, to coś się zatrzymało, pewnie jest pełno. Tak, trzeba będzie przyjechać zabrać trociny. Ale to też jak się widno zrobi. I co ja tu jeszcze robię? Na razie nic nie robię, tu nic nie robię. Kompost robimy, a w ogóle jak tam w rafinerii wygląda sprawa? Rzepaku to na pewno nie ma. O, mamy 10 ton żarcia dla krów. Kompostu płynnego jest 21. 23 tysiące litrów paliwa. Rzepaku to nie ma i jeszcze w kompostownik, zobaczmy jak tam z kompostem wygląda. Może być do padromy. I właśnie, mamy dwie takie padromki. Jedna jest tutaj, jedna jest tam, gdzie drzewo. 24 tony kompostu się urobiło. Paliwo jeszcze jest. Aha, trzeba będzie wióry tutaj przywieźć. Wióry się nie opłaca sprzedawać na tej mapie. Ze względu na to, że z wiórów nic... Są groszowe pieniądze. Lepiej to przerobić na kompost i z kompostu są już naprawdę pieniądze lepsze. Dobra, także w tym odcinku to będzie wszystko. Ja was gorąco pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!